La la ta ta ra ra. La ta. Dzisiaj mamy tutaj tak zwykle. Tutaj jest Majdę Bezo. Moje najtrudniejsze figury. Plus, plus. A tutaj jest czas. Jak się dobra, to jest P. A to jest plus. Jak podchodzę do tańca z ciśnieniem i pokazuję partnerce, że jestem najlepszy, patrzę teraz w tym stadzie i aż to udowodnię. No to zaczynam z tego punktu. Teraz chcę, żeby mój taniec przebiegał ewolucyjnie. To znaczy, że pokazuję jej coraz więcej. Tutaj mamy około 3 minut. To znaczy, że w tym miejscu powinieneś pierdolić podwójne salto ze śrubą. Najlepiej, żebyś wybuchł z twojego brzucha, żeby wyrosły feniksy, które nie nazwą kwiatuszki. Natomiast jeżeli zaczynasz w tym momencie i lecisz ewolucyjnie, no to jakby prosta sprawa, że możesz dociągnąć równoległą tutaj, no i prawdopodobnie tutaj na samym końcu robisz przechylenie. Jako eksklamację całego tańca. Baby, I can't dance, 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 dance. I can't dance, 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 dance. Co, jeżeli wmontuję ten taniec zaskoczenie? Dobre daliśmy dotąd? Okej, okay. Wracamy do samego punktu. I wtedy mam do wyboru, albo w tym miejscu wyciągam ewolucyjnie całą linię, albo... Co robię teraz? Miejsce. Znowu na nowej. To jest dla partnerki zaskoczenie. Że nagle coś się budowało i kurde, od początku mamy historię. Możesz w środku tańca wrócić do początku. Konkurs, no to nie są moje słowa. Konkurs nie jest w tym, kto będzie najlepiej tańczył. Konkurs jest w tym, kto wyciąga z tego najwięcej przyjemności. To jest